tym odcinku pokażę Wam pierwszy taki pomysł na prezent, który możecie zrobić komuś pod choinkę. To będzie mała rzecz, ale przydatna i wydaje mi się, że taka zrobiona od serca i specjalnie dla tej osobie zrobi wielką, wielką przyjemność. Dzisiaj, kochani, zapraszam Was na tutorial, jak zrobić śliczną zakładkę do książki dla osoby, która uwielbia czytać. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką zakładkę z filcu, bo jak robiliście albo chcecie zrobić gwiazdki, to można przy okazji kupić takie zestawy wielokolorowe filcu i wtedy można z tych kawałków filcu jeszcze zrobić bardzo ładną zakładkę do książki. No i wtedy bierzemy sobie tak filc w różnych kolorach, jaki tam lubimy. Jakieś drobiazgi, nie wiem, mogą być drobne guziki, koraliki, może koraliki to nie do końca, coś musi być bardziej płaskiego. Ja mam tutaj takie gwiazdeczki ozdobne, zobaczcie, które będzie można albo przyszyć, albo przykleić. Można użyć też jakichś kawałków ozdobnej taśmy takiej. Ja mam tutaj akurat taki guziczek ozdobny w kształcie sówki, która mi się właśnie bardzo z czytelnictwem kojarzy i z książką. Oczywiście nożyczki, jakiś kolorowych sznureczek albo wełenkę, jak macie w domu, bo nie musi być to sznureczek. Nożyczki, klej, jakiś taki uniwersalny klej. Ja mam tu akurat taki przyrząd do robienia dziurek, ale można to zrobić albo dziurkaczem, albo po prostu malutkimi nożyczkami delikatnie wyciąć. Więc zabieramy się do pracy. Najpierw wykrawamy sobie z dwóch kawałków filcu. Słuchajcie, wykrawamy sobie z dwóch kawałków filcu podstawę naszej zakładki. Taką, żeby była z każdej strony ładna, a gdybyśmy coś do niej chcieli przyszywać może, to żeby to ładnie wyglądało z obydwu stron. Więc szykujemy sobie dwa takie same kawałki filcu. I teraz rozłożymy je na pół i każdy kawałek będziemy sobie dekorować. I teraz to już, kochani, zależy od nas, czy tutaj damy taśmę. Na jednej możemy dać właśnie taką ozdóbkę. Ja zamierzam, w związku z tym, że to będzie prezent pod choinkę, dać tutaj taki świąteczny akcent. Więc spróbuję tutaj z zielonego filcu wyciąć taką choineczkę z jednej może i z drugiej strony. Zobaczę zresztą, co mi tutaj ciekawego się urodzi w głowie i będę dekorowała te moje dwie części zakładki i zobaczycie, jak ja to robię. A jeszcze jedno, jak będziecie szykowali sobie tutaj taką dekorację, to zwróćcie uwagę, żeby wszystkie te materiały, te dekoracje, które będziecie umieszczać na tej zakładce, były tak gdzieś z 3-4 mm od brzegów. Bo brzegi tej zakładki będziemy obszywać tak, jak obszywaliśmy nasze gwiazdeczki i serduszka. Więc tutaj, jak ja na przykład chcę przykleić tą kawałek tej taśmy ozdobnej, to robię sobie tak, żeby tutaj mieć ten margines, bo tu będzie ten ozdobny szef. Szef też będzie nam tutaj robił ozdobę.
Jak rozplanujemy sobie tutaj już mniej więcej nasze ozdoby, musimy sobie zobaczyć troszeczkę może tu wyżej gwiazdkę, tutaj, tu będzie jeszcze dziurka i myślę, że tak, ta strona może tak wyglądać. No to teraz po prostu bierzemy sobie klej i musimy to wszystko poprzyklejać. Tak przyklejoną ozdobę musimy teraz zostawić trochę, żeby ten klej nam podesechł. Jeżeli by to był klej na gorąco, to jest chwila, moment i jest przyklejony. Ale to był taki klej biurowy, więc muszę mu dać chwilę, żeby dobrze podesechł, a w tym czasie zrobię dekorację na drugiej części. Sobie wymyśliłam, że tu sobie zrobię taką jakby, czyli ze trzy takie listeczka i kilka takich owoców. Jak wasze dwa kawałki zakładki są już takie fajne, podeschnięte, że wiecie, że tu wam nic nie odleci, wtedy składamy sobie to ładnie na pół. I musimy tu w koło ładnie oprzeć takim ściegiem, jak oprzywaliśmy serduszka. Thank you.
zobaczcie, obszyłam sobie czerwoną wełną, żeby to takie spójne było kolorystycznie, bo są tutaj te owoce i tutaj też te bombeczki. I teraz, tak jak mówiłam, ja mam tutaj taki przyrząd do robienia dziurek, ale możecie tą dziurkę możecie przekuć nożyczkami, dziurkę sobie tu zrobić, albo po prostu, bo tu zamierzam przyszyć takiego chwosta, zaraz będziemy go robić, więc po prostu go tutaj przyszyć. I teraz tak. Zrobimy sobie tego chwosta. Możecie zrobić to z tej samej wełenki, którą obszywaliście tutaj. Ale ja chcę, żeby on był taki troszkę cięższy, więc zrobię sobie... Mam tutaj taki sznureczek ozdobny. Kiedyś go kupiłam. O, to jest nawet, pisze, że to jest sznurek murarski. No i teraz po prostu nawinę sobie na palucha. Kilka takich. On nie musi być bardzo gruby jakiś, więc to już chyba starczy. Ciach. I teraz robię normalnego takiego, wiecie, przewiązuję tutaj. O. Wiążę sobie na pętelkę. Tutaj zrobię sobie teraz taki węzeł rybacki. Czyli tak, kładziemy sobie w ten sposób, tutaj sobie robimy taką pętelkę, z której tutaj taki krótki sznurek jest, a tu jest taki dłuższy. Przykładamy sobie to, o, tak w ten sposób, chwytamy sobie tutaj w tym miejscu i teraz tu ten krótszy koniec nam wystaje, a my sobie tutaj zawijamy, dociągając ściśle. O, żeby to fajnie tutaj było takie dociągnięte. O, no ja sobie zrobiłam taki długi, bo to tak mi się wydaje, że powinno dobrze wyglądać. I teraz tym końcem, którym okręcaliśmy, tu sobie cały czas paluchem trzymamy, żeby to się nam nie rozwiązało. Przekładamy przez to oczko, które tutaj zostawiliśmy wcześniej. I zaciągamy tym krótkim sznurkiem, który z tej strony wychodził. Zaciągamy mocno, mocno. O. To się, słuchajcie, tak zakleszczy tutaj, że na pewno się nie rozwinie. Teraz obcinamy ten nadmiar i mamy takiego fajnego chwosta. Możemy go teraz tutaj wyrównać. O, no jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No i zobaczcie. Mamy takiego chwosta. I teraz musimy go jakoś tutaj przytwierdzić. Możemy, tak jak mówiłam, zrobić dziurkę i go przeszyć, przepleść, przeciągnąć. Jak zwał, tak zwał. Dobra, przywiązane,
nadmiar obcinamy. I słuchajcie, nasza. No i moi drodzy, mamy zrobiony prezent dla osoby, która lubi czytać, ale nie tylko, słuchajcie, dzisiaj bardzo, ale to bardzo dużo osób ma takie podręczne kalendarze. I tam sobie coś zazwyczaj notują, nie wiem, zapisują. I słuchajcie, taka zakładka do kalendarza jak najbardziej. I osoba, która będzie obdarowana, to ona często będzie jednak ten kalendarz otwierała i co go otworzy, to będzie miała tutaj taki miły od Was prezent. Więc mamy takie dwie zakładki. Jedna taka świąteczna, o, taka, a druga taka już trochę monochromatyczna, w dwóch kolorach, tylko jest granat i w sumie biały, ale myślę, że też fajna, taka całoroczna, może być do książki, może być właśnie do kalendarza, jest prosta w zrobieniu, można tutaj, jeżeli ktoś potrafi, pokusić się i na przykład wyhaftować imię albo inicjały osoby, do której ta zakładka ma w prezencie trafić. I na pewno to będzie fajny prezent, bo tak jak mówię, może być do czytania, do książek, jeżeli ktoś lubi czytać książki, a może być właśnie do takiego codziennego kalendarza, który teraz bardzo dużo osób ma. Myślę, kochani, że taka propozycja takich zakładek to nie jest trudna rzecz. Możemy to nawet z dziećmi zrobić w prezencie dla babci. Dzieci mogą tutaj, nie wiem, może to też być zakładka z papieru i wtedy dzieci mogą sobie tutaj albo coś narysować, albo coś ponaklejać. Jest taka dowolność właśnie pomysłów na taką zakładkę, że no praktycznie niezliczona. Tak jak widzicie, ja tutaj udekorowałam tą zakładkę koronką. Miałam kawałek koronki, poprzyszywałam tutaj takie kwiatki, które też znalazłam. No i co? No i jest. Dajcie znać, czy wy używacie czymś zakładacie sobie książki, jak czytacie, czy taki pomysł na prezent to jest ciekawa rzecz, to jest drobna rzecz, ale to jest zrobione od serca, z myślą o tej osobie i ja uważam, że powinniśmy uczyć dzieci, że prezenty, drogie prezenty niekoniecznie muszą ucieszyć. A prezent, który powiedzmy dostanie mama, dostanie babcia, ciocia i ten prezent jest zrobiony specjalnie z myślą o niej, to jest, słuchajcie, i przynajmniej dla mnie byłaby większa radość. Na dzisiaj, kochani, kończę ten odcinek. Pozdrawiam Was cieplutko i do jutrka. Pa, pa!